Moi kochani, ten cykl, który chciałbym wam zaproponować, jak powiedział ojciec Bruno, nie jest łatwym cyklem, bowiem będziemy tak naprawdę wracać myślami do tego, co w chrześcijaństwie najistotniejsze, najważniejsze. Będziemy wracać do korzeni, do tego, co kształtowało się w pierwszych wiekach istnienia Kościoła, a co nie było dla tych osób, którzy dzisiaj są dla nas takimi świadkami, a nazywamy ich ojcami Kościoła czy doktorami Kościoła, no sami zobaczymy, bo znamy ich imiona. Wymieniane są przecież chociażby z racji ich wspomnień w ciągu roku liturgicznego. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakiś życiorys, czy abyśmy więcej mogli na ich temat powiedzieć, no napotykamy się na spore problemy. Do grona doktorów Kościoła i ojciec Bruno powiedział tutaj o tym, o Kościele Zachodnim, ale musimy pamiętać, że niektórzy z nich są uznawani również przez Kościół Wschodni. Tak będzie z doktorem Kościoła, o którym będziemy mówić dzisiaj, o świętym Ambrożym, który był arcybiskupem Mediolanu, był autorem różnych traktatów teologicznych, a z drugiej strony był wybitnym duszpasterzem. Święty Ambroży urodził się w Trewirze około 335 roku i urodził się w bardzo bogatej rodzinie. Zdobył wykształcenie. Wiadomo, że rodzice chcieli dla swojego dziecka jak najlepiej i wysłali go na studia. I te studia skończył, a po nich w Rzymie rozpoczął karierę. Karierę urzędniczą i karierę polityczną, dzisiaj możemy powiedzieć. I z Rzymu został wysłany do Mediolanu, by tam pełnić bardzo odpowiedzialną funkcję, jaką był konsul. On na początku pragnął zyskać sławę i uznanie. No ale jak to bywa w życiu świętych czy błogosławionych, no Pan Bóg miał zupełnie inne plany wobec jego osoby. Niespodziewanie umiera biskup Mediolanu. I Ambroży, który był jeszcze katechumenem, czyli tym, który wchodzi, czy chce wejść do wspólnoty Kościoła, przygotowuje się do przyjęcia Chrztu Świętego, zostaje wybrany na jego następcę. I od razu dał się poznać jako świetny organizator życia kościelnego. Chociażby przez zorganizowanie posługi licznej grupy katechistów. Sławę przyniosły mu liczne kazania i katechezy, które głosił w kościele mediolańskim. Jego słowa docierały do najbardziej odległych zakątków Cesarstwa Rzymskiego. Do tego stopnia, że usłyszał o świętym Ambroży młody Augustyn, retor z Hippony, który prowadził wykłady z retoryki w Rzymie. I my znamy świętego Augustyna, bo dzisiaj też jest święty. Augustyn z Hippony, który przeszedł też długą drogę, swoją drogę, by odnaleźć Pana Boga. Tak jak my dzisiaj, każdy z nas, według właściwego nam stanu, poszukuje swojej drogi do Pana Boga. I Augustyn, który szedł za natchnieniem, zaczął słuchać tych wszystkich kazań i katechetycznych mów biskupa Ambrożego. I poruszyło Augustyna w tych kazaniach nie tylko prostota, ale przede wszystkim piękno języka, głębia wiary. I to wszystko otworzyło serce Augustyna, który dzięki Ambrożemu i temu, co mówił, zaczął coraz bardziej zastanawiać się nad swoim grzesznym życiem. I dzięki Ambrożemu przestał błądzić w sprawach wiary.
i przeżył swoje nawrócenie. Towarzyszyła mu przy słuchaniu tych kazań jego matka Monika, którą biskup Ambroży często pocieszał słowami: matka, tylu łez nie może pozostać niewysłuchana przez Boga. I wkrótce mogła radować się nawróceniem i swojego syna. Święty Ambroży, gdy popatrzymy na jego dzieła, to pozostawił nam wiele teologicznych i egzegetycznych rozważań. Pozostawił dużo kateches, będących takim wprowadzeniem w mistagogię, w rozumienie chrześcijańskich dogmatów, w rozumienie sakramentów świętych. Ale co ciekawe, wszystkie z nich oparte są na Piśmie Świętym. Oparte są również na osobistej modlitwie i tradycji Kościoła katolickiego. Bazują tutaj te wszystkie teksty na tym osobistym doświadczeniu Ambrożego, który słynął, jak mówiono, z mądrości i sprawiedliwych sądów. Bo uczestniczył on w wielu sporach dogmatycznych, które dotyczyły tajemnicy Chrystusa i Trójcy Świętej. I znaczący wpływ na życie polityczne miał właśnie on. Prosty człowiek. Dzisiaj możemy tak powiedzieć. Skłonił cesarza Teodocjusza do tego, by poddał się pokucie, gdy dokonał rzezi Tesaloniczan. I ze względu na to wszystko został ogłoszony doktorem Kościoła. I moi drodzy, święty Ambroży nie żyje długo. Ożyje około 60 lat. Umiera w Wielki Piątek 4 kwietnia 397 roku, a my dzisiaj w liturgii wspominamy go 7 grudnia w rocznicę jego konsekracji na biskupa. I moi drodzy, spotykamy się dzisiaj, abyśmy wraz ze świętym Ambrożym zastanowili się nad tym, jak wierzyć w Słowo Boże i czy wierzyć w Słowo Boże. Dlaczego akurat taki temat? On przeszedł tę drogę, gdy miał być wybrany biskupem, mimo że był katechumenem, musiał dołożyć wiele wysiłków w to, żeby tą wiedzę teologiczną zdobywać. Zdobywać wiadomości i poznawać również Pismo Święte. I my musimy pamiętać, że w dzisiejszych czasach mamy setki już książek, które udowadniają to, że Pismo Święte pochodzi od Boga i jest księgą natchnioną. W sposób szczególny dzisiaj, gdy tych książek nie czyta się, to trzeba powiedzieć, że całej Biblii też większość ludzi dzisiaj nie przeczytała. Dlatego, z racji tego, że nie wiedzą to, co w tej księdze się tak naprawdę znajduje, no panuje przekonanie, że jest ona pełna jakichś błędów, kontrowersji, że nie pasuje do naszego nowoczesnego świata. Ale ta wspaniała księga przekazuje poselstwo Boga i to wszystko jest nieomylne i posiada najwyższy autorytet. I każdy, kto odrzuca Pismo Święte, powinien pomyśleć nad konsekwencjami, jakie mogą go spotkać. I każdy powinien też zrozumieć, jaki jest właściwy cel, by przeczytać Pismo Święte. W Piśmie Świętym, jak dobrze wiemy, nie znajdziemy żadnych jakichś naukowych teorii czy naukowego wyjaśnienia, ale przez czytanie Pisma Świętego każdy z nas ma się do Pana Boga
przybliżyć, żebyśmy byli doskonalsi w tych dzisiejszych czasach, żebyśmy byli przygotowani do czynienia dobra. Dlatego jak czytać Pismo Święte i jak wytłumaczyć komuś, że rzeczywiście jest to księga, w której spisane są słowa Pana Boga. No po pierwsze, takim argumentem dla nas będą spełnione proroctwa. Przez jasnowidzów czy wróżbiarzy, innych wizjonerów, możemy dowiedzieć się o różnych przepowiedniach, z których bardzo niewiele się spełniło. Chociażby te przepowiednie o końcu świata. Było to przez kilka ostatnich lat. Jednak jesteśmy tutaj, nie było miejsca. Nie było tego końca świata. A patrząc na Biblię, setki jej proroctw, które tam się w niej znajdują, wypełniło się dosłownie, wypełniło się ze szczegółami. A Biblia zawiera około 2500 takich proroctw. A te proroctwa stanowią prawie 1/3 jej całości. I gdy ktoś to zaczął wszystko liczyć, jeżeli chodzi o te proroctwa, to okazało się, że około 2000 tych proroctw już się wypełniło. I skoro większość proroctw jest wzajemnie niezależnych, to taki przypadek równoznacznego czy przypadkowego spełnienia się nich, no jest bliskie zeru. Wiadomo, że nikt oprócz Pana Boga nie może przepowiedzieć przyszłych wydarzeń. A te proroctwa, o których czytamy, są dla nas takim doskonałym dowodem, że to Bóg natchnął pisarzy. Bo przecież Pismo Święte powstawało na przełomie wielu wieków. Od VI wieku przed Chrystusem do III, IV wieku po Chrystusie, a więc 1000 lat powstawała Biblia. Mamy ponad 40 autorów ksiąg natchnionych przez Pana Boga. I to, że mamy różnych autorów, to wcale nie powoduje, że te wydarzenia, również te same, są opisywane z jakimiś błędami. One się uzupełniają, one się potwierdzają. Przez co też pokazuje się tą dokładność historyczną ksiąg Pisma Świętego. A ta stanowi bardzo ważny punkt dla badania naukowego, bo historyczność i jej dokładność w Piśmie Świętym ma bardzo duże znaczenie, większe jeszcze niż dokumenty z Egiptu, czy Asyrii, czy innych narodów. Dlaczego tak jest? Bo w większości te wszystkie biblijne opisy, które są zawarte, zostały potwierdzone także archeologicznie, czyli zostały potwierdzone już przez naukę. I musimy pamiętać, że żadne archeologiczne odkrycie nie jest sprzeczne z biblijnymi opisami. Dokonano przecież już wiele tych archeologicznych odkryć, które bardzo wyraźnie potwierdziły dokładność szczegółów historycznych, które pochodzą z biblijnych opisów. I ta poprawna ocena ich umożliwiła dokonywanie innych niesamowitych odkryć. Innym takim uderzającym dowodem tej Bożej inspiracji na powstanie Pisma Świętego jest fakt, że wiele reguł współczesnej nauki znajdowało się w biblijnych opisach. I to na długo przed potwierdzeniem ich przez naukę. Na przykład kulistość Ziemi chociażby, którą mamy u Izajasza. Nieskończoność, wielkość wszechświata, prawo zachowania masy i energii
w drugim liście świętego Piotra, cykle hydrologiczne, niezliczona ilość gwiazd, prawo znaczenia krwi dla procesów życia, cykliczność w atmosferze, pola grawitacyjne. I to wszystko w Biblii było zawarte, a dopiero później przez naukę było badane i potwierdzane. I oczywiście te prawa, o których wspominałem, no nie występują w Biblii nazywane tak technicznie, jak nazywamy je dzisiaj. One mają inne nazwy. Ale dla nas ogromne znaczenie ma fakt, że w Biblii nie znaleziono jakichś błędów rzeczywistych, czy to w dziedzinie historycznej, albo jakiejś innej. Bo wielu dzisiaj doszukuje się tych błędów. Jeżeli chodzi nawet o biblistów, których możemy nazwać konserwatystami, to wyjaśniają i potwierdzają prawdziwość i boskie natchnienie Pisma Świętego. Rozsądnie wyjaśniają. Moi drodzy, jeżeli chodzi o Pismo Święte, to trzeba zwrócić uwagę również na jej unikatową budowę. Bo doskonale wiemy, że to jest zbiór ksiąg, 73 ksiąg, które są podzielone na dwie części. Stary Testament i Nowy Testament. Stary 46 ksiąg, Nowy 27. I pierwsza część, Stary Testament, gdzie czytamy między innymi historię narodu wybranego, ma nas przygotować na przyjście Jezusa Chrystusa. A to, co się działo już po narodzeniu Jezusa, Jego nauczanie, później jak rozwijał się Kościół w pierwszych wiekach, to stanowi część Nowego Testamentu. I moi drodzy, wiele ksiąg, jak wspomniałem wcześniej, napisanych przez różnych autorów w różnych czasach, i oni nie wiedzieli o tym, że ich przesłanie, które pisali, zostanie włączone do jednej księgi. Ale mimo to ich przesłanie pasuje do całości, służąc równocześnie Bożemu celowi. Każdy, kto studiował Biblię, czy studiuje Biblię, będzie napotykał na pewnego rodzaju wzorce, które przeplatają się ze sobą. I nie można ich tłumaczyć jako przypadek lub zbieg okoliczności. Chociażby dla przykładu weźmiemy Izajasza, który mówi o tym, że Mesjasz będzie cierpiał. To przecież kilkaset lat później dopiero Jezus umarł na krzyżu. Więc to jest kolejne potwierdzenie tego, że ci autorzy byli natchnieni przez Boga samego. Biblia jest wyjątkowa w wywieraniu wpływu na ludzi. Została, moi drodzy, przetłumaczona na wiele języków i dzisiaj, mówiąc współczesnym językiem, powiedzielibyśmy, że jest jakimś bestsellerem. Ale bestsellerem, który ujmuje ludzkie serca, ujmuje umysły. I żadna księga nie wywarła tak wielkiego wpływu z tak trwałymi efektami. Dodatkowy dowód, że Biblia pochodzi od samego Boga i tam zawarte jest Słowo Boga, no znajdujemy w świadectwach tych, którzy uwierzyli. I tutaj Ambroży tym żył. On dla nas jest takim świadkiem, który żył Słowem Bożym, który mimo, że poszukiwał, został biskupem, ale zagłębiał się w poznawanie Pisma Świętego. I dzięki temu mógł walczyć chociażby z herezjami. Mógł przytaczać argumenty, że nie tak. Mógł mówić, widząc w tym pierwotnym kościele, który no nie poszedł zgodnie z nauką Chrystusa,
że w tym i w tym miejscu Pisma Świętego Jezus mówi inaczej, że trzeba to wszystko zmienić. Moi drodzy, Biblia przetrwała do naszych czasów. I wielu ludzi mocno wierzyło, że księga jest Bożym dziełem, że byli w stanie za nią umrzeć. Nie ma chyba takiej książki, gdzie ktoś podejmie się czy odda swoje życie za to, co w niej jest napisane. Bo wiara rodzi się ze słuchania, jak pisze święty Paweł. A tym, co się słyszy, jest Słowo Boże. Zdanie z Pisma Świętego, które dla nas jest niejako kwintesencją tych dzisiejszych rozważań. Że jest to Słowo Boże, te wszystkie słowa, które spisane są w Piśmie Świętym, to Słowo Boże i tych słów Bożych trzeba słuchać, ale kolejna rzecz, trzeba te słowa wcielać w swoje życie. Jeżeli my to zrozumiemy, to zobaczymy tą zależność wiary od Słowa Bożego. Chociażby możemy zobaczyć proces powstawania. Jako pierwszy temat moglibyśmy wskazać taki zwrot Słowo Chrystusa. I to Słowo Chrystusa może być różnie interpretowane. Bo z jednej strony możemy traktować to jako Słowo Boga albo jako przesłanie, które przyniósł Jezus, no, który sam przecież był Bogiem, jak to wiemy, po poprzednich spotkaniach rozmów o wierze. Sięgając po najbliższy kontekst, odkrywamy, że Święty Paweł, przepraszam, mówiąc o Słowie Chrystusa, mówi Ewangelii. Ewangelia, czyli dobra nowina. Takie było jej znaczenie już w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie jest używane jako nauczanie Jezusa albo Jego uczniów. Stanowi również dla nas synonim zwrotu Słowo Boże. Stąd mamy w liturgii słowa podczas Eucharystii, oto Słowo Boże albo oto Słowo Pańskie. I moi drodzy, Ewangelia, którą głosi Paweł, jak sam mówi, jest Bożą Ewangelią. Te same słowa potwierdził święty Ambroży, że to, co mówi, to przekazuje Boże słowa o Chrystusie. Drugim kluczowym tematem, który odnosi się do tego, jak rozważać to Słowo Boże, jak uwierzyć, że jest to Słowo Boże, to jest bardzo prozaiczna rzecz. Słuchanie. To pokazuje taką konkretną naszą postawę. Gdy Pan Bóg mówi, człowiek słucha, żeby potem wysłuchawszy mógł mówić do Pana Boga. I to słuchanie nie jest tylko takim zwykłym słyszeniem. Bo słyszenie na czym polega? Polega jedynie na poprawnym odebraniu tych dźwięków przez zmysł słuchu. To jest słuchanie. Słuchanie ma iść dalej. Mamy skupić się na treści słyszanego tekstu, słyszanego przesłania. Na przyjmowaniu go jako skierowanego do nas osobiście, do każdego człowieka. I odpowiadanie na to Słowo Boże konkretnymi postawami. Jedną z nich jest postawa posłuszeństwa. I ta postawa świadczy o prawdziwym słuchaniu, czy zasłuchaniu człowieka w to, co jest dla niego istotne. Dlatego gdy my mówimy o słuchaniu Słowa Bożego, to w człowieku wierzącym powinna zrodzić się taka
postawa posłuszeństwa Ewangelii, posłuszeństwa Słowu Bożemu. A ta decyzja, jak widzimy, podjęta przez człowieka dzisiaj bywa różna, bo każdy z nas jest wolny. No właśnie. A człowiek, który przyjmuje Boże Słowo, okazuje posłuszeństwo Bogu. A ten, który je odrzuca, no jest mu nieposłuszny. Już w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg przemawiał do swojego ludu, zaczynał od tego słowa: słuchaj. Innym razem podkreślał, jak ważne jest posłuszeństwo Jego słowu. I mamy w Księdze Wyjścia: teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia. I dalej w Księdze Powtórzonego Prawa: jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które dziś daję, miłując Pana Boga waszego i służąc Mu z całego serca i z całej duszy, ześlę On deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny jak i wiosenny, i zbierzecie wasze zboże, moszcz i oliwę. Święty Paweł w swoich listach zauważa posłuszeństwo wśród tych, którzy słuchają Ewangelii, Słowa Bożego, dobrej nowiny. Ci, którzy oddają się tej posłudze, ci, którzy słuchają, wielbią Pana Boga za to, że są posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa. I w liście do Galatów pisze tak: czy ten, który udziela wam ducha i działa cuda wśród was, czyni to dlatego, że wypełniacie prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze? Czyli to oznacza to, że Słowo Boże ma w sobie wielką moc. To Słowo Boże potrafi w życiu dokonywać cudów, ale tylko wtedy, gdy to serce człowieka jest otwarte. Gdy to serce jest gotowe na okazywanie posłuszności, uległości. Dlatego my możemy powiedzieć, że wiara i posłuszeństwo przenikają się. O czym człowiek w XXI wieku zapomina? I to słowo wiara jest w tym zdaniu trzecim takim słowem kluczowym. Bo wiara jest ukazana jako owoc działania nie tylko samego Boga, ale potrzeba jeszcze do tego człowieka. Wiara jest darem, ale ten dar musi być przyjęty. Bo człowiek o własnych siłach nie będzie w stanie sam uwierzyć. Wiara, będąc darem od Boga, ma za podmiot człowieka. Przyjmuje, odrzuca, czasem znowu przyjmuje. I w tym sensie wiara zależy od chęci naszej współpracy z Bogiem. Od przyjęcia postawy słuchania. Bo Bóg kieruje do nas swoje słowo, które, gdy zostanie przyjęte, rodzi w sercu wiarę. I dzięki temu możemy doświadczyć obecności i działania Pana Boga. Przez to dopiero dostąpimy zbawienia. I moi drodzy, święty Ambroży, przepraszam, żył tym, co głosił. Żył tym, kogo głosił, a głosił Jezusa Chrystusa. I ta postawa jego zaufania. On, jako ten, który przygotowuje się do chrztu, zgłębia tą teologiczną wiedzę, poznaje wiarę, ufa Panu Bogu i zostaje biskupem. Przyjmuje ten dar, ale rozwija go, żeby nie zmarnować i żeby nikogo nie odepchnąć od Pana Boga, ale wprost przeciwnie, żeby przybliżyć, żeby wskazać błędy. I niejako możemy tutaj odnieść się do sytuacji Abrahama.
gdy uwierzył Panu Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. I możemy powiedzieć, że w tym zdaniu te trzy rzeczy wiążą się ze sobą. I wiara, i posłuszeństwo, i zaufanie. W innych miejscach posłuszeństwo łączy wiarę z zaufaniem, ale tak jest w wielu przypadkach. Bo tak naprawdę Bóg potrafi coś uczynić, co przekracza nasze możliwości. Tak jak wspomniany Abraham uwierzył Bogu, który powołuje do istnienia to, co nie istnieje. Tak chrześcijanie są powołani do wiary w Boga Stwórcę, którego ma moc przejawiać się właśnie tam, gdzie kończą się nasze ludzkie możliwości. Moi drodzy, wiara, która jest zrodzona ze słuchania, ale słuchania Bożego Słowa, nie stanowi dla nas końca drogi do Pana Boga, ale daje jej niejako początek. Dlatego ważne jest, żeby ta wiara się umacniała, wzrastała. Dlatego potrzebuje być karmiona Słowem Bożym. A dopiero wtedy, gdy zostanie ugruntowana, pociąga za sobą kolejną rzecz, która jest misja. I bardzo dobrze ujmuje to święty Paweł. Mówi, aby naukę, którą przyjął, przekazał zasługującym na wiarę i zdolnym nauczać innych. Bo wiara nie milczy, ale wiara ma czynić wszystko, żeby poznany został ten, który jest jej źródłem. Wiara ma rozwijać, wiara ma umacniać, ale będzie tak, gdy będzie dzielona z innymi i gdy będzie przekazywana. Trudne to dzisiaj. Ale jeżeli o tym nie będziemy pamiętać, to nie zrozumiemy Bożego Słowa. Ba, mało tego. Będziemy mieć wątpliwości, czy Biblia jest w ogóle Słowem Pana Boga. Czy tylko takim opowiadaniem historycznym, momentami z elementami horroru. Nie? Dlatego każdy z nas od momentu Chrztu Świętego jest zobowiązany do tego, by poznawać Słowo Boże. I trzeba wziąć odpowiedzialność za to Boże Słowo, które zostało nam przekazane. Bo biada, gdybym nie głosił Ewangelii. To odnosi się nie tylko do duchowieństwa, ale do każdego katolika. Bo Słowo Boże, które zrodziło naszą wiarę, staje się sensem naszego istnienia. I moi drodzy, co to znaczy żyć Słowem Bożym? Ostatnio, gdy w Katowicach miałem jedną z konferencji, wstała jedna osoba, która chciała powiedzieć właśnie o tym, jak żyje Słowem Bożym i jak uwierzyła, że jest to Słowo Boże. Modliła się długo o pracę, modliła się o to, żeby wraz z mężem znaleźli dom, by zapewnili opiekę dla swojej czwórki dzieci. I ta modlitwa nie przynosiła efektów. Ale w pewnym momencie zaczęli wspólnie czytać Pismo Święte i odnaleźli tam słowa: ja mam dla ciebie swój plan. I zaczęli w swoim życiu nie mieć planów, tych ludzkich. I wszystko zaczęło przychodzić. Chcieli wyjechać za granicę, chcieli wyjechać do Norwegii, ale za każdym razem, gdy chcieli wyjechać, okazywało się, że ta kobieta jest w ciąży, spodziewa się dziecka i zostawali w kraju. I teraz oczekują kolejnego dziecka, już siódmego, ale w dalszym ciągu ona wierzy w to, że to Słowo Boże, ten
fragment, który tak dotknął jej serca wtedy, gdy go przeczytała, ono się teraz spełnia. Jeździ w różne miejsca i daje świadectwo, że warto wierzyć w Boże Słowo. I w ten sposób wypełnia też to swoje misyjne zaangażowanie w Kościele. Powiedzmy, jest takim współczesnym prorokiem i każdy z nas powinien być takim współczesnym prorokiem. Zobaczcie, święty Ambroży był na pewno takim prorokiem dla swoich czasów, dla osób, którzy razem z nim żyli, a nie był to łatwy czas, bo chrześcijaństwo dopiero się rozwijało, te pierwsze wspólnoty rozwijały się, przechodziły kryzysy, ale przechodziły też prześladowania. My żyjemy w o wiele, możemy powiedzieć dzisiaj, łatwiejszych czasach. Ale czy w tych łatwych czasach no, dajemy świadectwo naszej wiary poprzez przyznanie się chociażby do tego, że słuchamy czy czytamy Pisma Świętego, że coś w naszym życiu chcemy temu Pismu i Słowu Bożemu podporządkować. To jest bardzo, bardzo trudna rzecz. Ambrożemu się to udało, ale dzisiaj, jeżeli chodzi o tego doktora Kościoła, mało się o nim mówi. I chyba wiemy tylko o nim jedną rzecz. Kogo jest patronem? Pszczelarzy. Dlaczego? Taka legenda. Że w momencie, gdy był małym dzieckiem, rój pszczół usiadły na jego buzi i nic mu nie zrobiły, nie? Dlatego jest patronem pszczelarzy. Ale tak naprawdę dzisiaj możemy powiedzieć, że może być dla nas patronem tego, byśmy wcielali w nasze życie Słowo Boże, byśmy to Słowo Boże studiowali, uczyli się, poznawali i przekazywali innym. Tak jak on musiał tą drogę przebyć sam. I to jest bardzo ważne. Ja myślę, że w XXI wieku no nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o Pismo Święte. W dalszym ciągu jest najchętniej kupowaną i czytaną księgą. Ale przeczytać, usłyszeć, a wcielić to Słowo Boże w nasze życie, to są różne rzeczy. A każdy z nas może pokazywać, że da się w tym XXI wieku żyć Ewangelią, żyć Bożym Słowem. Bo to jest księga, w której pokazana jest ogromna miłość Pana Boga do człowieka. Tylko my ludzie, tak jak pierwsi rodzice w raju, no możemy sobie to życie pokomplikować. Sami, gdy się zastanowimy, dlaczego takie, a nie inne konsekwencje ponosimy w naszym życiu, dojdziemy do wniosku, że jest to tylko i wyłącznie konsekwencja naszych decyzji, nie Pana Boga. Bo gdybyśmy wcielali to Słowo Boże, które słyszymy chociażby każdej niedzieli, to inaczej byłoby dzisiaj na tym świecie. Chociażby Ewangelii z ostatniej niedzieli, nie? O nawróceniu się. Że każdy z nas każdego dnia ma się nawracać. Bez względu na to, kim jest. A to też będzie wyraz dawania świadectwa tym, którzy są obok nas. Że słuchamy Pisma Świętego, ale wcielamy to Pismo Święte, czyli Słowa Boga w naszym życiu. Co nie jest łatwe. Moi drodzy, święty Ambroży jako doktor Kościoła pozostawił ogromną spuściznę, która jest trochę zapomniana. Studiowana jest przez patrologów, czyli tych, którzy zajmują się
ojcami Kościoła, doktorami Kościoła, ale ja myślę, że to jest też dla nas taka wskazówka, byśmy sięgali czasami do tych źródeł, które są.